przedstawiona za moment usługa jest odpowiedzią na potrzebę wygodnej i szybkiej komunikacji biura rachunkowego ze swoimi klientami. Dzięki centrum SMS, biuro rachunkowe może za pomocą szablonów informować swoich klientów, m.in. o wysokości podatków do zapłacenia i, co ważne, zrobić to bezpośrednio z poziomu wystawionej deklaracji. Może także wysłać zbiorczo informacje o zmianie pracy biura, czy po prostu życzenia okolicznościowe. Na początku musimy określić, którzy operatorzy programu będą mogli wysyłać SMS-y. Uruchamiamy zakładkę Administrator i wybieramy Użytkownicy aplikacji. Pierwsze konto, czyli tak zwany administrator, ma automatycznie zaznaczone uprawnienia do korzystania z usługi centrum, tak jak widać w dole formatki. Kolejnym krokiem, który może już wykonać inny niż administrator operator programu, jest zamówienie pakietu SMS-ów. W tym celu należy wejść w zakładkę narzędzia i wybrać opcję Centrum SMS. Zwróćmy uwagę, że do wyboru macie Państwo SMS-y typu S1 i S3. Co się za tym kryje? Pierwszy typ to wiadomości nieposiadające tekstowego nagłówka w odróżnieniu od wiadomości typu S3, gdzie określa się nadawcę wiadomości poprzez taki nadpis. W oknie obok wybieramy pakiet SMS-ów i klikamy przycisk Załóż konto. Następnie wypełniamy podstawowe dane. Jeżeli zaznaczymy okienko z akceptacją regulaminu, program automatycznie go otworzy. Po zatwierdzeniu warunków regulaminu zamykamy przeglądarkę i wysyłamy zamówienie. Po zgłoszeniu otrzymają Państwo od nas kody do zarejestrowania usługi, które należy wpisać w centrum SMS. Przejdziemy teraz do zawartości formatki. Na pierwszej stronie widzimy aktualny stan naszych SMS-ów. W zakładce oczekujące zbierane są wiadomości, które utworzyliśmy, ale nie zatwierdziliśmy do wysłania. W zakładce niewysłane widzimy wszystkie SMS-y, które z jakiegoś powodu nie zostały dostarczone do odbiorcy. W zakładce wysłane zobaczymy historię dotychczasowych wysyłek. Ostatnia zakładka to szablony, w której znajdują się gotowe wzory wiadomości. Można je dowolnie edytować lub dodawać nowe. To wszystko, co konieczne, aby uruchomić wysyłkę SMS-ów z aplikacji Ramzes. O tym, jak korzystać z tej funkcji, opowiemy Państwu w kolejnym filmie. Działanie Centrum SMS w aplikacji Ramzes. Zapraszamy na naszą stronę www.ramzes.pl.